Na wspólne chwile inspiracji z programem zaprasza jego sponsor. Dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych. Castorama. Są wśród nas ludzie, którzy dobro innych stawiają ponad siebie. Dzięki wam możemy odmienić ich życie. I sprawić, że ich czyny zostaną wynagrodzone. Ciężka praca, emocje i zmiana, która jest nowym początkiem. Dobry, witam w totalnych remontach Szalongowskiej i od razu mam pytanie, z czym wam się kojarzy maj? Miło, nie? Rzepak na przykład, ciepło się robi. Ale naszej dzisiejszej rodzinie, rodzinie naszych bohaterów nie kojarzy się dobrze, bo oni co roku w maju mieli jakąś tragedię. Ale wiecie co? Nie poddali się. Trzymała ich taka siła ogromnej miłości, bo oni wiedzą, jak podejmować właściwe decyzje. My jesteśmy tutaj po to, żeby ten maj im odczarować. Poznajcie historię. Paweł jest ode mnie 2 lata młodszy. Odkąd pamiętam, jak byliśmy mali, zawsze byłam o niego zazdrosna. Rodzice i babcia zawsze mówili, Pawełek to, Pawełek tamto. Ale z biegiem czasu zrozumiałam, że Paweł był chory od mała. W momencie, jak dowiedzieliśmy się, że Pawła nerki przestają funkcjonować, byliśmy załamani. Nie wiedziałam, co mam robić, skąd wziąć tą nerkę. Do badań zgłosił się tata, który nie bacząc na powikłania dał swojemu synowi to, co było tak potrzebne. Strasznie się o nich bałam, czy wszystko będzie w porządku w trakcie operacji. Na szczęście przeszczep rodzinny się udał. Wyniki były co dzień to lepsze. Trochę obawiałam się, bo ponieważ w 2017 roku zmarła mi córka, Agnieszka. W sumie tak nagle z dnia na dzień. To był dla nas wielki cios. Nie mogliśmy się z tym w ogóle pogodzić. To od niej się zaczęła ta historia ze zdradą, ponieważ ona jako pierwsza w naszej piątki brała udział w młodzieżowych zawodach sportowo-pożerniczych. Okazało się, że dla niej nie ma już szans, a wszystko by oddała, żeby żyła. Tak samo jak i dla Pawła, tak samo i dla niej. Ale nie było ratunku już dla niej. Co się stało? Według lekarzy wylew. To był maj, z tego co wiem. Maj nie jest najlepszy dla was. Nie, nie jest. Jak Paweł się urodził, od razu choroby jakieś. Paweł miał rozszczepienie podniebienia. Okej. A kiedy się okazało, że jest problem z nerką? 1,5 roku temu, to był jakoś wrzesień, październik, głowa zaczęła go boleć. Okej. Powstały mu w głowie takie wodniaki, lekarze to nazwali, czy coś takiego. I wtedy zaczęli diagnozować i wyszło, że nerki nie pracują tak, jak powinny. I to było 5 lat po śmierci siostry. Tak. Byliśmy przerażeni, bo jednak nerki, podstawowy narząd, jeżeli jedna, no to wiadomo, człowiek przeżyje, ale jeżeli obydwie naraz, no to... No to jest też, rozumiem, czekanie na dawcę. Tata miał jakiekolwiek wątpliwości? Nie. To były trudne momenty, nie? Tak. Baliście się nie tylko już o jednego człowieka, ale o 2. Zgadza się. Za chwilę zaczynamy niespodziankę. Wykorzystujemy fakt, że cała rodzina naszych bohaterów zawsze bierze udział we wszystkich akcjach społecznych. W tej chwili trwa zbiórka charytatywna organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną dla rodziny wielodzietnej. My też się do tej zbiórki dołączymy, moi drodzy, ale nasza producentka Ania wcieli się w totalnie zmyśloną postać, dziennikarkę Bernardetę Brylską. Będzie rozmawiać z całą społecznością, ze strażakami. Panie komendancie, pan zna dobrze pana Krzysztofa? Tak, własny organ oddać nawet temu dziecku to jest niesamowita odwaga. W tym samym czasie ja z jednym operatorem będę ukryta w samochodzie.
pewnym momencie dołączy do nich rodzina. Ja jestem z portalu Podaj Pomoc. Która to już taka zbiórka? Parę było. Parę było. A ja wiem, że świeżo jesteście rok po bardzo ciężkiej operacji. I mimo wszystko macie w sobie siłę, żeby dalej pomagać ludziom? Drodzy. Nie bardzo. Dzień dobry. Pan jest Krzysztof? Tak. A pan jest Paweł? Panie Krzysztofie, tak. To nie jest żadna Bernardeta. Nie. Przykro mi, przepraszam, że nakłamałam. Już nie będę, naprawdę. A ja się nazywam Dorota Szelongowska i mam taki program w TVN-ie, gdzie remontuję ludziom domy. I mam do pana pytanie, bo tak. Pana cała rodzina i wszyscy, co tutaj są, powiedzą. No weźcie, powiedzcie, że wiecie o wszystkim. Bo my chcemy pana nagrodzić za to wszystko, co pan zrobił. Ja mam takie pytanie. Czy my wam możemy dom wyremontować? No, no. Tak. No tak! Żona wszystko wiedziała, cała się trzęsie teraz z nerwów. Niech pan ją przytuli, panie Krzysztofie. Dobrze. Bo zmieniamy wam te maje, dobra? I od teraz każdy maj będzie najlepszy na świecie. Może tak być? Może. Jak widać, to, co właśnie się wydarzyło, dotarło do Krzyśka i jego rodziny z lekkim opóźnieniem. Ale gdy już dotarło, emocje mówią same za siebie. To jedziemy zobaczyć 130-metrowy dom, w którym mieszka 6-osobowa rodzina. I jak pierwsze wrażenia? Piękny, błękitny domek. Widzę, że odnowiony z zewnątrz. A kto kolor wymyślił? Ja. Babusia lubi kolory, wiadomo. Ja. Widać, że tutaj zostało włożone bardzo dużo pracy w to, żeby ten domek był śliczniusi. Idziemy, o, drzwi, patrzcie. Widzieliście ten numer? Te drzwi się same otworzyły. Ja wchodzę, to znaczy, że nas tu chcą. O, ktoś tu bardzo lubi kolory. To akurat Piotrek wybiera. Piotrek wybierał korytarz. Tak, tak. I, no tutaj, i tutaj też. Ja już wiem, po co oni po nas zadzwonili, słuchajcie, żeby tego baranka stąd. Rzeczy tutaj się sypią po prostu. Gumoleum na podłodze i dziurawe w dodatku pod spodem, jakieś stare kafle. Wszędzie jest różnica poziomów. Meble no, mają czasy świetności dawno za sobą. W ogóle jest bardzo mało tych mebli. Czy wy tutaj jecie to przy tym małym stoliku? Nie. Przy dużym tamtym. W salonie boazeria plastikowa wszędzie naokoło, w jakimś takim dziwnym drewnianym kolorze. Na suficie bardzo specyficzne ozdoby styropianowe. Fajnie się mieszka w tyle osób. Tak. Nie narzekam. Krzysiu, a ty na coś narzekasz w ogóle w życiu? To zależy. Wszyscy mówią, że to jest normalne. Że tak mówią, że no to trzeba było ten RK oddać, no to tak. Wiadomo, no to jest bohaterska decyzja. To jednak to dzieciak jest i trzeba jakoś ratować. Jak on jeździł na te dializy. To przyjeżdżał. Jak przyjeżdżał, to co wrak co, człowieka. Co wrócił, jak to, mówisz, to gorszy. No. Pamiętacie ten moment, kiedy chłopaki byli w szpitalu, a wyście czekali na... Tak. To tak jakby było dziś. Za dużo stresu. Myślę, że z tego domu trzeba też różne wspomnienia po prostu wymieść. Ty tu jest spokój. To jest dziewczyna. Beaty i Eweliny. Przepraszam, zaręczona Beata śpi w jednym łóżku z siostrą. Jeszcze tak? Mają dwa łóżka, ale se połączyły. Czy narzeczona tutaj po środku, tutaj się kładzie? Przepraszam bardzo. Tutaj jest wasza sypialnia, ale trzeba naokoło. Można przejść. Da się przejść? A jak? A pokaż. Klamka u nich w domu wygląda tak. Proszę bardzo. To tylko tu tak wygląda. Wy macie naprawdę Francję elegancję, przepraszam bardzo. I teraz uwaga, mówię to z wielką dumą, to jest jedyne urządzone pomieszczenie w całym domu. Bo ci rodzice się kochają, lubią i o siebie dbają. To jest parter, ale przepraszam, tu jeszcze mieszka dwóch facetów. Góra, rozumiem. Tak. Rozumiem, dlaczego wszyscy w straży działają, bo tutaj naprawdę... Bo to wszystko strażackie jest. Ale wiecie co? To wejście na górę... Ciężkie to jest. To się innego zrobić nie da tu za bardzo. Jest. Czyj to pokój? Pawła. I tam naprawdę można urządzić fajną męską jaskinię. A tam jest drugi, proszę bardzo. I tu żółty, i czerwony. To jest Piotrka. I to jest Piotrka Królestwo. I tylko to jest mały ząk. Bo wchodząc możemy walnąć się w głowę. Bo belka, która jest konstrukcyjna, jest po prostu w 1/3 drzwi. I teraz pytanie, czy da się to zmienić, to jest pytanie do Iwana. I na pewno mu je zadam. A na pewno Iwan odpowie, a po co?
Cecia, gdzie jest łazienka? Na dole. Na górze nie ma łazienki. Nie. Macie jedną łazienkę na wszystkich? Tak. Ach, to jest ten typ. To jest, słuchajcie, łazienka typu tramwaj. Jakie macie plany teraz na najbliższe 10 dni? Nie wiem. Nie wiem. Najpierw to dojść do siebie. Krzychu, ty byłeś w szoku w ogóle na tej niespodziance, nie? W ogóle nawet nie... Ty tak stanąłeś, łzy w oczach i... Najważniejsze, że zasługuje, Piotrek zgodził się. Zasługuje, nie zasługuje. Zasługujesz. Każdy z naszych bohaterów tak mówi, wiesz? Nieważne, co zrobią. Tak robią dobrzy ludzie, Krzychu, ale wiesz? Jakby był ktoś inny też w innej rodzinie, też na moim miejscu, też by pewnie tak zrobił. No i takich właśnie ludzi szukamy, wiesz? W takich innych rodzinach też. Cieszę się, że mogę Krzyśkowi powiedzieć, stary, jesteś wyjątkowy. To było cudowne, co zrobiłeś. I należy ci się za to nagroda. Oglądacie Totalne Remonty Szelongowskiej. Jesteśmy we wsi Staroźrebynowe i opowiadamy wam historię rodziny, która pomimo straty córki i ciężkiej choroby Pawła nigdy się nie poddała. Schorowany Krzysztof, nie bacząc na ryzyko śmierci, oddał synowi nerkę. Dziś ta zgrana sześcioosobowa rodzina wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną wspiera potrzebujących, bo pomaganie mają tu wszyscy we krwi. Jesteśmy już po niespodziance, w której emocje wyraziły więcej niż słowa, i zwiadzie 130-metrowego domu. Remont przeprowadzi nasza niestrudzona i jakże atrakcyjnie prezentująca się ekipa. Teraz jeszcze skąpani w słońcu i falach kwitnącego rzepaku, ale przez kolejne dni będzie już dużo trudniej i brudniej. Poznajmy projekt. Nie ma jakichś wielkich zmian oprócz tego, że już nie będzie można biegać dookoła po tym domu, bo będziemy zamurowywać tutaj drzwi. Cały dom jest przechodni. My zamkniemy jedną ze ścian, także nie będzie już przejścia z pokoju dziewczyn do sypialni rodziców. Ta sypialnia będzie elegancka i hotelowa. Powstanie tutaj duża szafa, na środku łóżko, a na jednej ścianie położymy lamelki. Idziemy w lewo, mamy kuchnię. I tutaj, uwaga, przenosimy drzwi. Warto przenosić? Bo to jednak jest trochę więcej pracy, nie? Dominik, możesz Darkowi powiedzieć, co o tym sądzisz? No bo co, tu są, tu, tak? Tu tak, tak się zastanawiam, bo w sumie... Cieszę się, że macie pomysły. Zaraz może będziecie mieli jeszcze więcej. Przesuniemy drzwi łączące łazienkę i kuchnię. Dzięki temu łazienka przestanie być niewygodnym tramwajem. Po lewej stronie pojawi się prysznic, naprzeciwko drzwi dwie umywalki, a po prawej będzie toaleta. W kuchni będziemy mieli piękne, zielone meble, a do tego blaty imitujące marmur. Kuchnia będzie podzielona na trzy części. Strefa mokra i do pracy, pod oknem, strefa do gotowania, tuż przy wejściu do salonu, a naprzeciwko będzie wysoka zabudowa. Mam pomysł, nie? Tak? Jakbyśmy wstawili tu drugie drzwi, tu by się wchodziło, a tu by się wychodziło, nie? Hit! Artur miałby łatwiej, bo jak tu byłyby drzwi i tu są drzwi, to on tylko wstawiłby jedną szafkę. Proszę, dalej, kontynuuj. Dalej widzę nowego Darek tego. Ma taki etap przejściowy w swoim życiu. Tak, cieszę się, że go wspierasz w tym etapie, więc przechodzimy sobie, prawda, do salonu. Przechodzimy, widzisz? Przez jedne drzwi. Salon do tej pory niefunkcjonalny będzie miał dwie strefy. Pierwszą wypoczynkową, dwie kanapy stojące naprzeciwko siebie i telewizor, oraz drugą jadalnianą. Stanie tam duży stół, a przy nim kredens. Przez te dwa pomieszczenia przechodzimy jedną parą drzwi znowu. Ale tak, wiesz co, wracając do tego, nie? Jakby były tu dwie sztuki drzwi i tak dwie osoby wchodzą, to twoje drzwi są po prawej, twoje... Cześć. Ale chcesz tutaj też dwie toalety, Dariusz? Symultanicznie? Aż tak daleko bym się nie posunął. Naprzeciwko siebie postawię rozkładane łóżka, które w dzień będą pełnić funkcję kanapy. Pomiędzy łóżkami i pod oknem będzie biurko, a naprzeciwko zabudowa, zarówno szafy, jak i niższe komody. Tutaj mamy bardzo wąskie schody i przechodzimy... Jedne? Na górę, jedne schody. Na górze w części przedpokojowej będzie garderoba z szafami, otwartymi półkami, miejscem do przechowywania. Wydzielimy tam też przestrzeń na łazienkę, dlatego będziemy musieli pomniejszyć jeden z pokoi. W łazience będziemy mieli prysznic, umywalkę oraz toaletę. Pokój po lewej stronie, no to taka mini kawalerka. Narożnik sztruksowy, do tego fotel, komoda, no i oczywiście wygodne łóżko. Pokój naprzeciwko, mimo że nie zmieni swojego kształtu, na pewno zmieni funkcjonalność. Stanie tutaj łóżko, kanapa, a także duże biurko z miejscem do przechowywania. Czyli są dwie toalety w domu. Sprawdzicie się. Ja jadę do sklepu kupić kuchnię. Ja posłuchaj mnie. Ja nie wiem, przy jakich drzwiach zostajemy, dlatego ale że właśnie decydują panowie. Mam prośbę jakieś do sklepu, żebyś domówiła jedne drzwi. Na wszelki wypadek. I szafki weź nie w parzystej ilości. No, nie wiadomo, jak to się potoczy. Mariko, zapraszam. O, dziękuję. Drzwi weź! A wybierzcie sprzęt!
Darek jak zwykle trochę wyszedł przed szereg, ale kto jak nie on. Remont dwupiętrowego domu potrwa zaledwie 10 dni, a linię startu przekroczy dziś tylko męska część naszej ekipy. Zapowiada się samczo i grubo, a więc poznajmy męskie sposoby zarządzania. Nie wiem, co byście chcieli zrobić, ale ja chciałbym zobaczyć taką radosną demolkę. Kto jest za radosną demolką? Ten sposób chyba nie zadziałał. Dominik? Panowie, bierzemy młoty do roboty. Raz, dwa, trzy. O, proszę. Nie ma czasu. No, w demolowaniu to są naprawdę nieźli. A jak z decyzjami? Panie kierowniku budowy, bo tu jest ważny temat. Tutaj w tej chwili jest różnica poziomów. To jest pokój, który jest najwyżej, ten jest niżej, a tamten będzie jeszcze niżej. Panie Darku. Jaki masz pomysł, kierowniku? Ja mam taki pomysł, że to Iwan podejmie decyzję. I to jest pomysł godny stratega. Czyli nie ma pomysłu. Wszystko zostawiamy na mnie, tak? On jest mądry tylko na rysunku. Udaj, że tego nie słyszałeś, błagam. Robimy wylewki. Dobra. No, w końcu jakaś decyzja. Tymczasem zobaczmy, co słychać u dziewczyn, które postanowiły spędzić ten czas w nieco bardziej komfortowych warunkach. Gdzie byś wolała być, Mariko? Jak po remoncie normalnie? I ilu ludzi, którzy mogą na przykład ci pomóc? No ta kuchnia na przykład, jak po remoncie? Mieć mi się strasznie podoba jako dodatek. Mi się bardzo podoba blat, który jest matowy, z czarnym matowym tak, wykończeniem. Tak, bo taki monumentalne to wszystko jest. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra, tutaj mamy jeszcze tą. I ona jest, słuchajcie, niby nowoczesna, ale by pasowała i do mieszkania, i do domu. Ale jest bardziej loftowa. Fajny jest ten system. Tutaj są właśnie takie listwy i dzięki temu nie musimy używać żadnych uchwytów. I z każdej strony można tworzyć siatkę. No i fajna jest, i podświetlenia można zrobić, ale nie, masz rację, to jest za bardzo loftowość, loftowość i pójdziemy w to. Ten kolor kuchni jest piękny. Może z blatem coś zrobimy, no co, bardziej co takiego eleganckiego? Marika, jakie to jest super. Zobacz, nie masz takiej rozterki, dlaczego ściana nie pęka, cokolwiek nie, nie się mam. Dzieje. Zawsze tak już będę robić. Dareszku, i ty sobie będziesz radził sam. Sam z Dominikiem, swoim przyjacielem najlepszym nowym. Chodź, Marika. A czy aspirujący do roli lidera stolarz też jest zadowolony z takiego obrotu sprawy? Dareńku? Czepnęli się mnie, szukają winnego. Ja naprawdę mam swoje lata. I już jest chłodno mimo tego ciepłego dnia. Ja się zbieram. Pa. Chyba pas. A na placu boju to ktoś wytrwał? Belkę musimy zlikwidować, bo tutaj będą drzwi. W ogóle ta ściana będzie przesunięta, to już inna sprawa. No tak. Ale czy tą belkę możemy zlikwidować? Ale zobacz, mnie nie... Ale mi już przeszkadza. Tu trzeba było jakąś podłogę zerwać. Ty jesteś Darek? Gdzie jest Darek? Darek to już do hotelu jedzie. Jak do hotelu jedzie? Normalnie. Nie wiem, czy się zasapał, czy się zmęczył, czy po prostu stchórzył, ale obstawiam, że on i tak nie wytrzyma ze strachu i najpóźniej wieczorem albo jutro rano przyjdzie i tu będzie wszystko mierzył i sprawdzał. W kolejnych dniach remontowa maszyna nabiera morderczego tempa. Chłopaki prują, kłują i wywalają tony gruzu. Łączący pokoje córek i rodziców otwór drzwiowy przechodzi do historii, a za sprawą wylewek podłogi będą miały jeden poziom. Na poddaszu pojawia się nowa ściana i powoli tworzy się zarys drugiej łazienki. W końcu do domu wbiją nowe podłogi. Góra wymaga większej zabawy, choćby z legarami czy izolacją. Mili panowie przywożą drzwi, które według projektu Doroty mają doskonale pasować do charakteru i wystroju wnętrz domu. Do powstającej kuchni trafiają już sprzęty AGD. Niech was nie zmyli brak zmęczenia przy takich ciężarach, to kwestia wprawy. Po kilku dniach Dorota wraca na budowę, która przeniosła się także w plener. Dzień dobry. Dzień dobry. Co? Tak poszło? Demolka jeszcze się nie skończyła. Dobrze było, czy nie było dobrze? Bardzo dobrze. Co ty sobie zrobiłeś? Bardzo dobrze było. Dariusz jest w formie. Ale to nie jest chyba dobra forma, gdyż posiada rany. No! Czekaj, czekaj, bo Iwan nie wpuszcza. Poczekaj, hasło. Kuternoga, otwórz. O, widzisz? Otwórz. Tak. I popiek. Pieszczące tutaj jakieś miłe rzeczy z no sobie mówicie. No i jak widzimy, demolka trwa. Czy ty kulejesz? Tak. Mamy kolejną osobę, która ucierpiała, czyli Iwana. A co tobie się stało? Jezus Maria. Nic, no taki łokieć mnie boli i takie coś... Łokieć tenisisty, ty masz łokieć kuchmistrza? Wkrętar mistrza. Nie wiem, co tutaj zaszło. Wiem, że są kontuzjowani ludzie. Dobrze, przejdźmy do spraw ważnych, tak? Dobra. Słuchaj, my tu walczymy z szafą, lamele są już zrobione, obróbka na gniazdka będzie za chwileczkę zrobiona. Wcześniej rano wstałem, przyjechałem już tutaj pracować, abyś przyszła i doceniła ogrom pracy, która jest zrobiona. Czyli ja zostawiam cię teraz tutaj, znajdź Dominika, moją drugą prawą rękę. Pa. No chyba mu się spodobało to prowadzenie budowy lub czegoś więcej. Pamiętasz ten moment, kiedy prowadziłam jeszcze ten program?
Tyle o przemijaniu. A teraz o budowaniu. Ale ta kuchnia jest ładna. Cicho. Słuchajcie, dziwna kuchnia, dlatego że tutaj mamy trzy otwory drzwiowe. I teraz proszę bardzo. Miejsce do pracy numer jeden. Jak się odwrócicie, zobaczycie Iwana i miejsce do pracy numer dwa. Bardzo dużo blatu i wysoka zabudowa. A w tej wysokiej zabudowie lodówka. Tutaj co mamy w lodówce? Po pierwsze Harvest Fresh, czyli w tej szufladzie zmienia się kolor światła i dzięki temu produkty, które tam mamy, po prostu dłużej zachowują sobie swoją świeżość. Ale, a teraz mam trudne słowo, uwaga, sprężarka inwerterowa. Generalnie chodzi o to, że ta lodówka naprawdę cicho pracuje. Darek, teraz sytuacja jest następująca. Musisz trysnąć schody. Co, ja się mogę obrazić. Trysnąć schody. Trysnąć schody. Natryskowo musisz te schody zrobić. I to jest świetny pomysł. Oh. Czy zwróciłeś uwagę, że ja w ogóle nie komentuję malowania? Dariusz, jesteś wszędzie, gdzie ja wchodzę po prostu. Też co się dzisiaj z tobą dzieje? A zobaczcie, kto tutaj po cichu pracuje. Wiktor, w pocie czoła. Tak, wiecie, że mamy łazienkę? Tu na górze. Dzień dobry. I tej łazienki nie było. I brak tej łazienki wiele dramatów tworzył, ale jak widać, tutaj się nadal dzieją rzeczy po prostu między chłopcami. Nie, mam radę dla Darka, wiesz, bo jak on już sobie zrobił taką ładną czapkę, tak? To niech tą głową teraz te schody szlifuje. Wiesz, dlaczego mam to? Bo do mnie powiedział Darek, nawet jak nic nie robisz, to coś rób. O. Chciałam powiedzieć, że ja zbieram argumenty, dlaczego Dariusz ma 6 lat. I to jest kolejny argument. Czyli jeżeli podpowiesz Darkowi głupi pomysł, to on na pewno go wykona. A to jest druga kawalerka w tym mieszkaniu. I jedno pytanie, co się stało z tą belką? Bo słuchajcie, to są belki konstrukcyjne i teraz można je ruszyć. Proszę bardzo, jakie wzmocnienie zostało wykonane? Ściana. To wie Iwan. Ściana? Tak. I to jest, słuchajcie, rozwiązanie, bo bardzo często macie strychy, które chcecie wykorzystać, ale trzeba mieć do tego fachowców. Nie robić tego samemu. Bo jak będziemy robić sami takie historie, to dach może się w pewnym momencie... To skończycie jak Dariusz. Zobaczcie, jak on wygląda. Darka do dachu nie bierzcie. Nie. Bo się późno trzeba zrobiło. Trzeba schody szlifować. No, przy tak zaplanowanych co do sekundy działaniach nasza projektantka może na chwilę opuścić budowę. Dorota spotyka się z Krzyśkiem i jego bliskimi. Transplantacja nerki, którą ojciec oddał własnemu synowi, była dla całej rodziny momentem trudnym, ale także jednoczącym. Mamy rodzinny piknik, słuchajcie, tutaj dzisiaj. W sumie to starość robił to prawie, że sama rodzina. Gdzie by rzucił, to albo wujek, albo ciocia, albo ktoś właśnie taki, z takiej bliskiej rodziny, nie? Bata mi powiedziała przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagranie, że to będzie najdłuższe 15 minut w waszym życiu. Ja myślę, że mieliście dłuższe 15 minut w waszym życiu. Dłużyło się wszystko. Ale jakoś... Wzruszasz się nadal, Paweł. O, tak jest. Co było najtrudniejsze? Czy się przyjmie wszystko? Czy wszystko będzie dobrze? Najpierw tata poszedł. Tak. Bałaś się pewnie, co? No, trochę tak. Ja myślę, że zawsze, jeżeli się wspomina takie chwile, to jak ja to mówię, zawsze się oczy pocą tam w jakiś sposób. Można być twardzielem, ale to się nie da, tam gdzieś w serduchu to siedzi. To są emocje, to niestety, to się nie da opisać. Ten, kto nie przeżył czegoś, tak, to nie może powiedzieć o danych emocjach. Masz takie poczucie, że coś się zmieniło, że tata jest ci bliższy? Co to jest? To jest wdzięczność? To jest większa miłość? Jak to byś opisał? Wdzięczność. Wdzięczność. I miłość. Wiecie, dlaczego my też o tym gadamy? Bo chcemy pokazać, jak mocna może być siła rodziny i siła miłości. Że nawet takie sytuacje potrafią bardziej scalić, a nie rozwalić. Wszyscy razem jesteśmy, no wiadomo. I miłość jest najważniejsza? Się, tak, i to. Jak sobie spojrzymy, to raczej ci ludzie, którzy nie mają wiele, potrafią pomagać i podzielić się wszystkim, a nie ci, którzy mają dużo. Wy to macie po rodzicach? Pewnie tak. Po rodzicach, po dziadkach. Czyli taka tradycja tutaj jest, słuchajcie, w Starozreba. Ciągnie się. Że trzeba się dzielić i pomagać. Tak. Wracamy do remontu. Artur uwija się z kuchnią i trzeba przyznać, że wkrótce domownicy będą tu mieli kawał funkcjonalnego miejsca. Tymczasem w pokoju sióstr trwa montaż łóżek. A skoro o spaniu, to chwila o takim wygodnym i zdrowym, bo właśnie docierają panowie z materacami. Podobno każdy z nich ma być dedykowany poszczególnym członkom rodziny. Ale do tego wrócimy za chwilę. 24 godziny przed finałem odwiedzamy dom w Starozrebach. I jak? Pani Doroto, nie trzeba było z kwiatami? Ja wiem, że jest wszystko dobrze i wygląda to naprawdę fajnie, cały ten remont. Tak? Już jest efekt piorunujący wręcz. Piorunujący? Tak, ale niepotrzebnie kwiaty już od razu dla mnie. Uwaga, znak sygnał, jest i ona! Dariusz? Tak. Oho, Doronia zachwycona.
Ja cię zostawię, wrócę do swoich obowiązków. Nie, nikt cię nie zostawisz. Godzina 21.30 wczoraj, kto dzwoni, Darek Stolarz, tak mam go wpisanego. I co? I mówi, pani Doroto, jest najlepiej, myśmy z Dominikiem wszystko posunęli, można dzisiaj będzie robić finał. Proszę, robimy dzisiaj finał, tak? Dlaczego mnie tak okłamałeś? Dlaczego byłeś takim człowiekiem, Dariusz? A ktoś jeszcze do ciebie dzwonił, czy tylko ja? Ty do mnie dzwoniłeś. Artur! Ostatni raz mnie namawiasz, żebym dzwonił, że jest finał. Mimo, że się właśnie dowiedział, że namawiał. O co tu chodzi? Oni mnie robią jak chcą. To musicie wiedzieć. Pa, idę uchwyty zakładać. Ale zaraz. Zawsze, przepraszam bardzo. Blokuj, zawsze robi to blokuj Darek. Przejście. Marika, Dariusz zawsze jak coś się dzieje, to mówi, o, ja idę. Może mu z kilometra płacisz? Nie, my idziemy. Cześć, Marika. Cześć. I znowu Darek przez ciebie, ja zostaję, a dziewczyny sobie poszły na zakupy. I pytanie teraz do was, drodzy widzowie, czy mam się odzywać, czy nie. Idę robić tą chwytę. A co z naszymi projektantkami? Czyżby wreszcie znalazły sposób na uzasadnione zniknięcia? Marika i Dorota to są te dziewczyny. Gdy pojawi się jakikolwiek trudny temat, to co robią? Idą na zakupy. Yeah! Ale wiecie, że z tego wychodzą też fajne rzeczy? A co jest za nami, Mariko? Atomia nasza. Atomia. I coś kombinujemy w stylu nowoczesna meblościanka dla dwóch dziewczyn. Mhm. To jest w ogóle fajny system, bo on jest trochę, słuchajcie, jak klocki Lego, nie? Zobaczcie, można go umieścić i pod schodami, czyli możemy sobie zabudować całą przestrzeń właściwie, nie używając do tego żadnego stolarza. Jesteśmy samodzielni. Darku, naprawdę. Podoba mi się też te rozwiązania, bo zobacz. Tak. Bardzo ładne szuflady ze szkłem, ja takie bardzo lubię. Ja lubię opcje na buty. Są drążki i możemy sobie z tego zrobić szafę, ale nie tylko. Systemy pod telewizor. Biblioteka, spiżarka, tak. Szafa na ubrania. Przed pokoju, tak. Siedzisko. Tutaj sobie jesteśmy w stanie wybrać rozwiązanie, jeśli chodzi o drzwi na przykład. Szklane. Tak. Są szklane, są drzwi bardzo takie. Bardzo ładne są te białe. Jeżeli lubiliście budować z klocków w dzieciństwie, to moi drodzy, tu jest po prostu, to jest raj. A tu to niby nie? Z lotu drona bajeczka. A jak na dole? Dzieje się? Dzieje się absolutnie wszystko, czyli jedni dokańczają to, co zostało zaczęte, inni zaczynają to, co nigdy nie zostało jeszcze zaczęte, ale pięknie jeszcze nie jest, bo jeszcze tyle roboty przed nami. I teraz wam jeszcze pokażę fajną rzecz, jak fenomenalnie wygląda ta zieleń w połączeniu z takim drewnem. Ta ciemna zieleń jest ekstra, wygląda świetnie i właściwie w każdym wnętrzu możemy sobie to zastosować. Ona już wróciła, mój drogi, ona zostanie z tobą na zawsze, tak jak ja! Okej. Okay. To nie jest łatwy sezon dla Artura. On tutaj zebrał niezłe cienki. Kto jest w najgorszym czarnym lesie? Tutaj mu nie szło, tutaj za późno była kuchnia, tutaj miał krzciny. A ja chcę, żebyście zobaczyli, że to jest taki cichy bohater. Zobaczcie na ten projekt, bo tych projektów wydrukowanych dla chłopaków powstaje dużo, bo są oddzielne projekty elektryki i całej reszty. A tu widzicie tak. Artur. Wszyscy są opisani. Artur. I tylko jeden mały Darek. Dopiero jak spojrzymy na ten opis, to widzimy, że Darek Stolarz to przechwalasz. O, przechwalasz, to jest ładne słowo. Przejdźmy do pokoju dziewczyn, jak widzicie na załączonym obrazku. To jest pokój dziewczyn. Ja wyglądam na swoją przyszłość. Ale Dariusz, ty wyglądasz po prostu na kogoś, kto gada głupoty. Wyglądam na swoją przyszłość. Zajmę tak. się I rolnictwem. Co? Ten widok tutaj jest bezkresny absolutnie. No ja widzisz? Chcę, żebyście go zobaczyli, bo to jest czad. I oby nikt tego nie zepsuł. I rolnik. I to już nie był czad, bo Dariusz tutaj wszedł. A jeśli sobie myślisz, że Marika tutaj odpoczywa, nie. Testuje. Wiecie, że jest taki zawód, tester materacy? Ja bym mogła pracować. To byś to mogła to robić. Ten materac dzięki tej piance ma, uwaga, 7 stref twardości. To oznacza, że jak tutaj leżą dwie osoby, ten ciężar się rozkłada równomiernie. W tym domu jest 5 łóżek, czyli 5 materacy. Każdy dobraliśmy tak, żeby służył jak najlepiej temu, kto będzie tam spał. Więc widzicie, że to nie jest tak, że jeden model materaca zadajemy wszystkim. Nie. Nie robiliśmy szaf w pokojach, bo tutaj mamy taką mini garderobę. Darecki zrobił ze skosiwem nam jedną szafę. Tutaj jeszcze w tej wnęce mamy kolejne półki. Jakie drzwi w ogóle wybraliśmy? To są drzwi klasyczne. Bardzo klasyczne, ale mają piękne naprawdę szczegóły i zobaczcie, ukryte zawiasy. I to wygląda też bardzo elegancko. Ja chciałam, żeby ten dom był takim połączeniem prostoty z trochę no jednak domem na wsi, ale... A klasyka się zawsze no właśnie, obroni. Ale z klasyką w tym wszystkim. A propos klasyki, park okalający Pałac Bromirskich nie jest przypadkowym miejscem spotkania Doroty z naszymi bohaterami. To oni wraz z dobrze zorganizowaną i życzliwą społecznością Staroźrebów starają się dbać o to miejsce. Cześć, Krzysiu. Najbardziej dzień. Jak się masz? Dobrze. Cześć, dzień dobry. Dzień.
jak ty promiennie wyglądasz. Ach, ty się już nie możesz doczekać. Jak zawsze. To są bracia Krzycha? Tak. A który to Mirek, a który Stasiek? No i zgadnij. Mirek Stasiek. Chodźcie, Mirek Stasiek, ze mną. Krzysiek mówi, że ośmioro rodzeństwa? Z nim. Tak. Z nim, ośmioro. Jak się w takiej grupie wychowuje? Przynajmniej ja akurat zawsze głośno mówię. To chyba przez to. Krzysiek był który? Piąty Krzysiu był. Okej. Inaczej na niego spojrzeliście po tym, jak oddał nerkę? Dla nas to akurat nie było jakimś takim szokiem. No normalne, nie? Aha. Ja też ponad 50 litrów mam na nekwi. Czyli to po prostu z domu się wynosi? No to się wynosi, no już takie z domu coś, nie? Baliście się o niego? No wiadomo, że tak. To zawsze no tak jak o niego, jak i o Pawła, nie? No bo tak jeden, jak i drugi. Mieliście no taką to... myśl w pewnym momencie, że strasznie dużo na nich spadło? Na jedną rodzinę nieszczęść? No na pewno, że tak. No najbardziej właśnie jak Agnieszka odeszła. Nie? Co ona zostawiła po sobie w nich wszystkich? Bo na pewno miłość do tej straży, nie? No to przede wszystkim, to tak, bo ona taka pierwsza była w tej straży właśnie. A jak patrzyliście na nich w tych tragediach, wiadomo, że to was też dotyczyło i było to smutne, ale nie mieliście takiego poczucia, że oni rosną w siłę jako rodzina? No ja akurat właśnie nie odczułem, że oni jakoś rosną w siłę, bo oni już chyba zawsze rodzinnie silni byli przed. Po prostu? Po prostu byli. Słuchajcie, wy macie w ogóle takie opcje sąsiedzkich spędów, przychodzenia do siebie w lecie, pomocy i całej reszty? Jest na to na wsi czas? Jest. Z racji tego, że jesteśmy ze sobą z żyć jako społeczność, kontaktujemy się, współpracujemy. Nawet teraz tutaj, sprzątając ten park, bo gmina go niedawno odzyskała, działamy wspólnie, tak charytatywnie, społecznie. Ale to jest fantastyczne. Przychodzimy po prostu w weekendy i sami ten park sprzątamy. Lubicie się? Czy to dlatego, że całe Stare Źrebe to rodzina? Uważamy się za jakąś tam rodzinę, która stara się właśnie w tych chwilach, kiedy trzeba jakąś pracę zrobić, tak? Wójta też gościcie często tutaj? Mamy wójta. Jakiego młodego, przystojnego wójta, super gospodarzem, który nas jednoczy, nie? Tak, staramy się. Wójt jest też strażakiem? Tak. Ale czad, Boże, słuchajcie, tu się dobrze żyje chyba u was. My mamy członków ponad 94. Tak? Ale nie tylko gasicie pożary, nie tylko jeździcie do wypadków, ale też pomagacie na przykład biednym rodzinom, prawda? Właśnie są takie miłe przypadki, że możemy pomóc. Ale troszeczkę własnej inicjatywy i coś tam się udaje zrobić. Płaczą z radości czasem. O tak, i my też. Właśnie, to ja bo wiem. My takie twardziele jesteśmy. No. Ja powiem wam, że każdemu życzę takich sąsiadów i takich ludzi dookoła, bo to jest... Tak wiesz, mówię Terenia, że wyście się nigdy nie mieli prawa czuć sami z tym wszystkim. Nie. No? Nie. Nie zostawili cię ani na chwilę. Nie. O śród nocy mogę dzwonić lub zapukać. Cieszysz się na jutro? Ciekawa jestem, kochana, ciekawa. Jak dobrze. Tam jest? Słuchaj, nic ci nie zdradzę. To ja wam na razie też. I cyk! Przeskakujemy do dnia finałowego. Nasze czarujące projektantki i ich silni asystenci budują strefę relaksu. Trzeba przyznać, że w pogodne dni będzie to całkiem przyjemna miejscówka. Pani Mariko, dobra robota, dziękuję bardzo. Na zakupy. Wiadomo, chodźcie do środka. Chodź. Tutaj nie ma czasu, moi drodzy. Tutaj nas finał dzisiaj czeka. A proszę bardzo, dom pozostał w kolorze tym niebieskim i ten kolor jakby nabrał takiej morskości w swoim wyrazie. No, nasza bohaterka kocha takie kolory, to co jej będziemy zmieniać? Zapraszam do środka. I tutaj zastajemy Artura. I to jest dobra opcja. Artur zapomniał, że tutaj miało być, prawda, haczyki, ale może to zrobić również na czysto, bo używa tych, które są przyklejalne, są przylepne. Dobra. Fireł zbliża się wielkimi krokami, więc wszystkie ręce na pokład. I teraz wszyscy już są, słuchajcie, dekoratorami. I oczywiście nie tylko dekorujemy, nie tylko meblujemy, ale też wyposażamy, nie wiem, kuchnię w fantastyczne sprzęty po to, żeby się przyjemnie gotowało. Chcemy, żeby to był początek nowego życia. O to chodzi. I teraz szlakiem schodów tryśniętych, ale pokrytych już wykładziną, idziemy do kuchni. A w kuchni, jak wiadomo, jest Dominik Ćwiek. Dlaczego, Dominiku, to ty jesteś tą osobą, która zawsze zajmuje się wystawianiem tych właśnie gardł? No ja właśnie nie wiem, jak to się stało. Zauważyliście, że to jest Dominik. Tak. On sobie je tak, wiecie. Znaczy ja czekam, jak niedługo będę miał swoją linię garnków. Ale też byś chciał mieć takie z patentem, co się chowają? Tak, no bo to są dobre patenty do małych kuchni. A ty masz małą kuchnię, Dominik? No ja mam taką akurat trochę większą. A ty umiesz gotować? Umiem. A co jest twoją specjalnością? Jajecznica jest super, moim zdaniem.
Ja jestem dumna, że tutaj na górze wykorzystaliśmy całą przestrzeń i powstała garderoba. Proszę bardzo, i miejsce na odkurzacz. I ja się cieszę, że my możemy naszym bohaterom zostawiać te odkurzacze, dlatego że one są po prostu mega. Uwaga! Tu filtr HEPA. On ma taką szczelność, słuchajcie, że mamy pewność, że wszystko, co tutaj odkurzymy i wejdzie do środka, nie wydostanie się na zewnątrz. Ale tutaj jest jeszcze jedna funkcja. Zobaczcie sobie na tę podłogę. Spoko, czysta, nie? I to światło pokazuje, jak bardzo się myliłam. Dlaczego on tak zmienia moc? Dlatego, że on jest ustawiony na auto. I on sam wie, w którym momencie zmniejszyć, w którym zwiększyć moc. Wjeżdżamy dalej, proszę bardzo. I on wie, że jest kurz. Ej, ja wam w ogóle zgaszę światło, żebyście to zobaczyli, jaki to jest super. Bang, 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 bang. To jest elektryczna szczotka, której możemy używać i na panelach, i na gresie, i ona sobie naprawdę świetnie radzi. Ale mówię wam, że pierwsze użycie to jest szok, że człowiek nie wiedział, że ma brutto, a potem satysfakcja. Opyla się. To był naprawdę trudny remont. Natomiast było warto, bo działaliśmy dla niesamowitej rodziny. To jest rodzina, która potrafi przenosić góry swoją miłością i oni te góry i górki codziennie przenoszą. A ja mam nadzieję, że od dzisiaj będzie im się po prostu łatwiej żyło. Zaczynajmy finał. Ale się trochę stresuję. Ja też. Najgorszy będzie stres, jak będziemy wchodzić. A jakąś karetkę mamy? Strażacy są. Jasne. O Boże, tam już ktoś stoi. O Jezu. Chodźcie, chodźcie! Dzień dobry! Cześć! Chciałam wam podziękować za zgłoszenie tych niesamowitych ludzi i chciałam wam podziękować za to, że pokazujecie, że w małych społecznościach jest ogromna siła. I za to, jak się wspieracie i za to, jacy jesteście. I szczególnie dziękuję strażakom, bo to po prostu są chłopaki takie. To chodźcie, idziemy. Tu jest wasze miejsce do spędzania czasu, na zewnątrz. A dziękujemy. Dziękuję. Dla wszystkich można się zasłonić. Tutaj macie znowu miejsce, żeby sobie pospędzać czas. I teraz poznajecie to? Ojej, poznajemy. No. Kto ma czas karate? No! Chodźcie, kochani. Wracamy po przerwie. Ojej, o Jezus, no, pięknie, no. W kuchni stał mały stół, było kilka szafek, natomiast widać było, że ta kuchnia potrzebuje remontu. To mamy bardzo wygodną kuchnię. Zielone meble, mocny kolor, tak jak lubią nasi bohaterowie. Do tego wszystkie potrzebne sprzęty i wysoka zabudowa i niska. Tutaj można przygotowywać posiłki dla batalionu wojska. Wiecie, dlaczego robiliśmy ten remont? Żeby odczarować Maj? Tak. Zacząć taki nowy etap, żeby było dobrze. Nareszcie. Końcu. Ale pięknie. Nareszcie. No. Fajnie. No. No to wiecie co, to ja wam pokażę tę łazienkę. Proszę. Ojej. O. Lepiej jej te. Ale Boże. No fajnie. Łazienka była totalnie niefunkcjonalna. My przenieśliśmy drzwi i dzięki temu ta przestrzeń nabrała funkcjonalności. Po jednej stronie prysznic, po środku dwie umywalki, dalej toaletę. No i zadbaliśmy też o wentylację. O Boże! Ale zmiana. Duża zmiana jest. Ojej, fajnie. Czadowo. Czadowo! Czadowo, tak. Salon nie był używany i to było widać od razu. I w tej chwili mamy salon, w którym spokojnie cała sześcioosobowa rodzina może odpoczywać, mimo że on jest mały i mimo że on nadal jest przechodni. Dwie kanapy naprzeciwko siebie, duży telewizor, duży stół, plus jeszcze witryna. A jak się otworzy drzwi do pokoju dziewczyn, to ta przestrzeń się naprawdę jeszcze powiększy. No to chodźmy. To wchodzimy. Pam, param, param, param. Ojej. Teraz nie spadnie. Kto ma pierwsze słowo wyboru łóżka? Ewelina, złączymy. Nie, ja teraz zbiorę tam. Żadnego złączania, rozładają się już. Mi tutaj projekt nie zmienić. Pokój dziewczyn. Jedno łóżko i jakieś kilka szafek, które się rozpadały. W tej chwili to jest pokój dwóch dorosłych kobiet. Dwa łóżka, które można rozłożyć, ale jednocześnie mogą pełnić funkcję sof. Do tego biurko, do tego zabudowa.
trochę taki kolejny salon. A tu nie ma drzwi. A tu nie ma drzwi. No i a co? Nie ma dookoła latania. Nie ma. No nie ma. A może ja samych rodziców wezmę do sypialni i chcę? Zapraszam państwa do waszego królestwa. Tak? O matko. Ojej, ojej. Teraz to będę cię szukać. Jak zmarznę, gdzie ty jesteś? Ta sypialnia nie do końca wyglądała jak sypialnia, bo tutaj były takie salonowe meble, nie było szafy. No w tej chwili jest dużo miejsca do przechowywania, jest łóżko, są lamelki i cudownie wygodny materac, więc myślę, że tam się będzie świetnie odpoczywać. Trzymajcie się poręczy, bo jest. Tak. Nowa wykładzina jest i jest bezpieczniej. I chodźcie za mną. I teraz tak, Paweł Piotruś, na górze powstały dwie kawalerki. Myślę, że zostaniemy tak, jak było. Zostaniecie tak, jak było, tak? Tak? Czyli to jest pokoik? I jak jest? Fajnie, super. Ja wiem, że to był pokój Agniechy. Tak. I mówiłam rodzicom, nam tu ktoś pomagał generalnie, tyle mogę wam powiedzieć, że ta siostra nad wami bardzo mocno czuwa. Trzymajcie się zawsze razem. A ja wam wiecie, co pokażę teraz? Druga łazienka! O, ja będę w tej. Będę w tej. Wy się tutaj nie zmieścicie, niestety. Jest okej? Nie mogę zmieścić. Nie możesz już? No. Jeszcze jeden pokój wytrzymasz, Krzysiu. Jeszcze jeden, nie, proszę cię. Nie, powinienem wytrzymać. Tam, taram, taram, taram. Drugi apartament. O matko, no faktycznie. Polski uśmiech u Piotka, to jest najlepsze. Na górze były dwa pokoje, mocno kolorowe. Pokoje zupełnie nieurządzone. W tej chwili zrobiliśmy z nich dwie kawalerki. W jednej mamy sztruksowy narożnik, mamy dużą kanapę, mamy taki trochę loftowy styl. A drugi pokój, jaśniejszy, z szarą kanapą, z dużym biurkiem i z łóżkiem. Na górze powstała jeszcze druga łazienka z takiej strychowej przestrzeni pod skosami. Udało nam się wyodrębnić kilka metrów i dzięki temu mamy prysznic, mamy umywalkę, mamy toaletę. Słuchajcie, to są tacy ludzie, których ja pokochałam od razu. Jeżeli ktokolwiek będzie w Starodzielbach, to niech się natychmiast zaciąga do OSP, bo tutaj jest tyle dobra i tyle fantastycznej energii, że nie wiem, czy to da się pobić. No będziemy próbować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Totalnych Remontów Szalongowskiej. Jest nie do przecenienia to, co zostało tu zrobione. Te mieszkania przeistoczyły się wręcz w niebo. Ja jestem w szoku, nie? Brakuje słów. Brakuje. Za wspólne chwile inspiracji dziękuję sponsor programu, dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych, Castorama.